tematem spotkania jest uczczenie Dnia Flagi Narodowej i symboli narodowych oraz zatańczenie przez uczniów klas trzecich poloneza dla wszystkich mieszkańców miasta. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest obchodzony 2 maja i jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Flaga składa się z równoległych pasów tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Pozostałymi symbolami narodowymi są godło z wizerunkiem orła białego w złotej koronie na czerwonym tle, mazurek Dąbrowskiego, który oficjalnie został uznany za hymn Rzeczypospolitej w dniu 26 lutego 1927 roku oraz dewiza Wojska Polskiego, która brzmi Bóg, honor, ojczyzna. Maja 2004 roku. Tego dnia Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Drugiego maja obchodzimy Święto Flagi. Chciałbym podkreślić słowo święto, bo to, że Senat Rzeczypospolitej prowadził do rangi święta obchodzenie właśnie szacunku do symboli narodowych, jest szczególnym wyróżnieniem. Polonez niegdyś był nieodłącznym tańcem wykonywanym przez maturzystów. Współcześnie studniówkę rozpoczyna albo polonez skomponowany przez Wojciecha Kilara do filmu Pan Tadeusz, albo właśnie polonez Michała Kleofasa Ogińskiego, będący pięknem narodowego ducha.